Konfederacja, wolność i niepodległość. Witaj Polko, witaj Polaku, witam z Sejmu, witam z Warszawy. Dzisiaj kilka słów na temat opublikowanego dwa dni temu raportu Najwyższej Izby Kontroli, raportu, który nie zostawia suchej nitki na polityce covidowej rządu. Zanim kilka szczegółów na temat tego druzgocącego raportu, to przypomnijmy, że w momencie, kiedy trzeba było pomóc Polakom, to przedstawicieli ruchów wolnościowych strajkowali na ulicach, ci właśnie, którzy byli gazowani, a posłowie Konfederacji głośno mówili nie wobec ustawy segregacyjnej Hoca, ustawy segregacyjnej pana ministra Niedzielskiego, tej ustawy, która miała na celu wprowadzić 30-dniowe kwarantanny i która zakładała, że kary od sanepidu za nieprzestrzeganie kwarantanny mogły wynosić nawet 30 tysięcy złotych. To Konfederacja mówiła nie wobec bezkarności urzędników w walce z COVID-19. Przypomnijmy kuriozalny pomysł rządu, ale również wszystkich przystawek, nie tylko koalicyjnych, a wobec pomysłu, że ci, którzy łamali prawo, nie będą musieli ponosić żadnej odpowiedzialności, jeżeli są w stanie udowodnić, że działali, aby zwalczać COVID-19. Jakaś absolutna patologia, nie mówiąc już o ustawie Lex Confident. Przeciwko tej projektowi tej ustawy również Konfederaci głosowali przeciwko. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na wręcz nieobliczalnie wysoką liczbę powstałych szpitali tymczasowych, 33 szpitale tymczasowe w Polsce, podczas kiedy w 11 krajach europejskich w ogóle takie szpitale nie powstawały. Mało tego, te szpitale tymczasowe powstawały nawet w sytuacji, kiedy minister zdrowia miał dostęp do informacji, że są wolne respiratory, że są wolne łóżka w normalnie funkcjonujących w tamtym czasie szpitalach. To czy normalnie funkcjonujących, to oczywiście pewnie jest temat na kolejny raport, natomiast trudno jest znaleźć odpowiedź, dlaczego średnio w innych krajach europejskich powstawały po dwa szpitale tymczasowe, a w Polsce przy udziale wsparcia ze strony spółek Skarbu Państwa powstało ich aż 33. Raport wskazuje, że od marca 2020 roku do kwietnia 2022 roku koszty utrzymania gotowości do udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19 we wszystkich przystosowanych do tego szpitalach wyniósł około 7 miliardów złotych, podczas gdy w tym samym okresie na faktyczne leczenie pacjentów rząd przeznaczył 5 miliardów złotych. Mówiąc, że to patologia, to tak jakby nic nie powiedzieć. Warto również dodać, że powstawały szpitale tymczasowe, które nawet nie przyjęły jednego pacjenta. Na te szpitale również szły setki milionów złotych. Równocześnie ze szpitalami tymczasowymi również pojawiały się tak zwane dodatki covidowe dla osób, które potencjalnie miały opiekować się pacjentami. Dochodziło do takich patologii, że do jednego łóżka było przyszeregowanych 31 pracowników medycznych. Pracownicy medyczni nawet za bardzo krótki, kilkuminutowy kontakt z potencjalnie zakażoną osobą mogli otrzymywać po 15 tysięcy złotych miesięcznie dodatku, a ci sprytni byli w stanie tak uzasadnić swoją pracę w trzech różnych miejscach, że byli w stanie otrzymać również te dodatki w wysokości 45 tysięcy złotych. To wszystko z naszych podatków. Można by tutaj oczywiście mówić wiele jeszcze i przytaczać wiele innych faktów. Rozdanie zakupionych szczepionek innym państwom za kwotę ponad miliarda złotych. To wszystko idzie z naszych pieniędzy. Dlatego Konfederacja dwa dni temu oświadczyła podczas konferencji prasowej, zdaje się ustami pana Witolda Tumanowicza, że w nowej kadencji zrobimy wszystko jako Konfederaci i na pewno ze wsparciem ruchów wolnościowych, aby osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Polski do ruiny finansowej, a również do zgonów nadmiarowych, żeby te osoby stanęły przed Trybunałem Stanu. Konfederacja, wolność i niepodległość.